Katarzyna Stypuła, witam Was serdecznie. Mamy pierwsze tygodnie lipca. Za nami już pierwsza fala upałów, a zapowiadają u nas kolejne, czyli jeszcze bardziej intensywne temperatury. Przyspiesza to co nieco kwitnienie róż, ale pierwsze róże w tym roku zakwitły w czerwcu, początek czerwca i za nami już ta pierwsza fala intensywnego kwitnienia, więc czas na ogławianie i dzisiaj zapraszam Was, jak to zrobić najlepiej w trzech krótkich krokach. Najbardziej praktyczne i najlepsze jest regularne ogławianie swoich róż, czyli kiedy przechodzicie przez swój ogród i widzicie, że jakiś pęd już przekwita, wtedy po prostu uszczykujemy, idziemy dalej i mamy wtedy wszystkie nasze rabaty w pięknym zawsze stanie. Te wszystkie krzewy gdzieś i kiście przekwitnięte nie szpecą tego całego kwiatu, który króluje nam na krzewie. Ale jak wiecie, nie zawsze mamy czas na takie regularne uszczykiwanie. Czasami zdarza się, że nie ma nas w ogrodzie tydzień, na przykład z powodu urlopu, więc kiedy wracamy już widzimy nagle taki zaburzony urodę naszych krzewów różanych, bo obok kwitnących, jeszcze pięknie prezentujących się w pełni rozkwitu krzewów już mamy kiście, grona lub pojedyncze, przekwitnięte kwiaty, jak to ma miejsce przy odmianach wielkokwiatowych. Tutaj u nas dzisiaj krzewy nie prezentują się najlepiej, co zresztą widać u moich stóp również, ponieważ wczoraj mieliśmy bardzo, bardzo mocną burzę z obfitym wiatrem, mocnym, silnym wiatrem i to zrobiło nam swoje, ale słuchajcie, generalnie od miesiąca, ponad miesiąca nie mieliśmy żadnych opadów, więc oprócz tego, że mieliśmy wysokie temperatury, to jeszcze niestety bardzo sucho, bardzo, bardzo duży niedobór wody. To też niestety robi swoje wśród krzewów różanych. Jesteśmy teraz obok odmiany wielkokwiatowej Elina, tuż obok również inne odmiany wielkokwiatowe. Czym one się charakteryzują? Przede wszystkim tym, że kwitnie jeden pęd, czyli jeden kwiat na jednym pędzie. Czasami jest to kilka kwiatów, tak jak tutaj zebranych, ale generalnie jeden pęd zakończony jednym dużym kwiatem zdobi nam krzew. I tutaj możemy wykonywać cięcie delikatne, czyli taki jeden przekwitnięty kwiatostan usuwamy. Często dużo źródeł podaje, że powinniśmy to usunąć przed pierwszym właściwym liściem, czyli nie takim z trzema podlistkami, tylko takim, który będzie kolejny z pięcioma podlistkami. Dobra szkoła, jak najbardziej, nie mam nic przeciwko temu. I to jest właśnie to delikatne cięcie. Jeśli jednak uważamy, że nasza róża rośnie zbyt wysoka, wiemy, obserwujemy ją w kolejnych sezonach i na naszej rabacie nie pasuje nam tak zbyt wysoka róża, to teraz wykonując właśnie to cięcie przekwitniętych kwiatostanów możemy ten wzrost redukować. Czyli nie boimy się generalnie absolutnie, tniemy tą różę niżej i wtedy te nowe przyrosty, które zostaną pobudzone, które zostaną tutaj właśnie wydane przez krzew tuż nad miejscem naszego cięcia, bo tniemy gdzieś tak do centymetra ponad liściem i w miejscu właśnie, gdzie zostało odcięte, zostanie tutaj z tego bijącego oczka pobudzony nowy pęd kwiatowy. W ten sposób możemy sobie w trakcie sezonu regulować nasz wzrost naszego różanego krzewu. Jeśli nam nie przeszkadza, że róża ta może jeszcze mocniej nam wbić w pęd, nie tniemy go radykalnie. Jeśli natomiast chcemy, żeby róża nie biła nam zbyt wysoka, żeby została przy swojej tej posturze, wtedy jak najbardziej cięcie mocniejsze. Tuż obok mnie róża z grupy Floribund, róż rabatowych i tutaj, kiedy wcześniej te grona były w pewnym rozkwicie, mogliśmy właśnie postępować w ten sposób, czyli uszczykiwać pojedyncze z całych klastrów, które nam kwitną, ale w tym momencie, kiedy one już nie prezentują się dobrze, wycinamy po prostu całe grona i nie musimy tutaj już panować nad pojedynczym wyławianiem pojedynczych kwiatów, tylko po prostu wycinamy całe te przekwitnięte kwiatostany i tutaj wszędzie w miejscach tuż pod naszym przycięciem, tutaj gdzie mamy pierwszy właściwy liść, właśnie tutaj zostaną
te wszystkie uśpione oczka pobudzone i roślina będzie miała, dostała już w tym momencie od nas informację, że powinna się znowu zregenerować i wypuścić nam kolejne kwitnące, przepiękne pędy jeszcze w tym sezonie. Jesteśmy teraz obok krzewu, który był sadzony dopiero teraz w maju, bardzo późnym majem. Róża wielkokwiatowa Loving Memories. Słuchajcie, pięknie się zagęściła, pięknie się rozkrzewiła i teraz wykonując to cięcie, spójrzcie, zeszłam bardzo nisko, a to właśnie dlatego, żeby te młode wszystkie sadzonki jeszcze pokrzewiły nam się lepiej w tym sezonie. Nie bójmy się takiego mocniejszego cięcia, to tylko i wyłącznie pozytywnie wpływa na krzew. I jednocześnie wykonując takie cięcie, słuchajcie, obserwujemy sobie naszą roślinę. Tutaj widzę, gdzieś pojawiła nam się jakaś plama, więc w tym momencie też możemy takie liście, na których gdzieś tam zaczynają się pojawiać zaczątki chorób grzybowych, profilaktycznie sobie usunąć, bo oczywiście te wszystkie łodygi, pędy, które usuwaliśmy podczas razem z przekwitniętymi kwiatostanami, nie kompostujemy absolutnie, tylko musimy je usunąć poza nasz ogród, czyli albo palimy, albo do bio. Absolutnie na nich mogą być zaczątki chorób grzybowych, więc pamiętajmy, nigdy nie zostawiamy je razem z resztą naszego kompostu. Róże to bardzo żywotne rośliny o bardzo dużym wigorze, więc jeśli do tej pory nie oczyściliśmy naszych krzewów, nie daliśmy im wyraźnego sygnału, nie wszystkie będą czekać, bo spójrzcie tutaj, róża herbaciana, parkowa Wesley Orange i tutaj już całe kiście nowe, nowych pąków, które będą dla nas niedługo kwitły. No ale oczywiście nie możemy w ten sposób zostawić naszego krzewu, bo to zaburza nam całkowicie jego wygląd i harmonię. Dlatego usuwamy te wszystkie przekwitnięte grona, a to jeszcze bardziej pobudzi nam nasz krzew i spowoduje tylko i wyłącznie dla niego dobrą sprawę, czyli pobudzi nam wszystkie pędy do ponownego kwitnienia. Także to jest ten moment, kiedy rzeczywiście już widzimy, że pąki są całkowicie przekwitnięte. Możemy to robić znacznie wcześniej. Nawet pierwsze dni lipca oczyszczamy nasze wszystkie różane krzewy tak, żeby dać im wyraźny sygnał do ponownego wypuszczenia pędów kwiatowych na kolejne miesiące naszego sezonu. W międzyczasie próbował nas tutaj troszkę ochłodzić deszcz, stąd mokre liście na różach, ale jedziemy z filmikiem dalej, bo jeszcze trochę informacji, ważnej wiedzy do przekazania. Jeśli będziecie ogławiać swoje róże regularnie, nie będziecie czekać na ten moment, kiedy one już rzeczywiście naprawdę katastrofalnie wyglądają, bo to już nie jest piękny widok, jeśli chodzi o róże. Ja bardzo w tym roku opóźniłam się z tym, bo i mnóstwo pracy i innych obowiązków i chciałam nagrać dla Was ten film, ale otrzymujemy niestety taki oto obraz danego krzewu, soczysta zieleń i tak dalej, ale w danym momencie nic na nim nie kwitnie. Natomiast jeśli będziemy uszczykiwać i regularnie pobudzać naszą różę, to zawsze będą na niej jakieś kwiaty i będzie to bardziej taki nieprzerwane kwitnienie. Lekko pod skosem, centymetr od liścia właściwego, przed którym będziemy ucinać i dokonujemy cięcia. Często jest tak, że jeśli przystępujecie do ogławiania, róża znacznie Was wyprzedzi. Tak jak tutaj, spójrzcie, młoda sadzonka, sadzona nie tak dawno. I teraz już ucinamy tutaj, bo spójrzcie, róża już sama z siebie wypuściła przyrosty, na których będzie kwitła. Tutaj, spójrzcie, mieliśmy przycięty wcześniej, przekwitły kwiat. I to jest właśnie ten moment i to miejsce, w którym róża będzie ponownie dla nas wypuszczać nowe pędy, a my spokojnie tutaj wszystko przycinamy, bo przy takich młodych sadzonkach nie zależy nam aż na tak bujnym kwitnieniu, a bardziej na mocnym rozkrzewieniu się młodej sadzonki. Wykonaliśmy już krok pierwszy, czyli ogławianie róż. Nasze róże, różane rabaty są już oczyszczone i teraz kolejny krok, czyli nawożenie. Ponieważ pierwsza dawka nawożenia tegoroczna miała miejsce marzec, kwiecień, więc to było już dawno, róża wykorzystała mnóstwo azotu na wzrost, pobudzenie swojego wzrostu, na wyprodukowanie pędów kwiatowych, na rozkwitnięcie i obdarowanie nas tym całym
właśnie przepięknym bukietami całymi róż, które kwitły już od początku czerwca przy niektórych odmianach. Dlatego teraz potrzebuje od nowa ożywienia i teraz musimy przeprowadzić drugie nawożenie w tym sezonie. Generalnie wszystkie nawozy to nic innego jak NPK plus minerały, a różnią się one tylko nazwą. I tak dla takiej Waszej ciekawostki porównałam ostatnio florowid dla roślin kwitnących, w tym róż, i nawóz Hydrokompleks i słuchajcie, azot 18, florowid, a Hydrokompleks 12. Tutaj mamy fosfor 8, Hydrokompleks 11, potas 17 i 18 przy Hydrokompleksie, więc widzicie, wszystkie składy bardzo zbliżone, różnią się tylko naprawdę minimalnie tymi dawkami, więc jakiego byście nawozu nie użyli, czy to od Smokot wieloskładnikowego, czy innego nawozu dedykowanego dla roślin, naprawdę porównując składy, to jest bardzo, bardzo coś podobnego, dlatego teraz wprowadzamy nawożenie. W przypadku pojedynczych krzewów na naszych różanych rabatach zalecałabym taką 1/3 garści pod dany krzew, oczywiście obsypujemy dookoła. W przypadku całych dużych rabat różanych, no to jest tak około 30 gram, czyli pełna garść na 1 metr kwadratowy. Co jest istotne, nie sypiemy nawozów podczas złej pogody, czyli podczas deszczu, kiedy liście mamy mokre, wtedy możemy popalić nasze liście, sparzyć. Więc pamiętajmy, zawsze wtedy, kiedy mamy suchą pogodę, możemy przeprowadzić nawożenie. Wykonując ogławianie naszych róż, możemy spokojnie i swobodnie przyjrzeć się naszym różanym krzewom. Jeśli dalej mamy ciemnozielone, błyszczące liście, rośliny dobrze nam rosną, pięknie nam kwitły, to stosujemy standardową dawkę nawozu. Jeśli jednak, tak jak tutaj u mnie, w przypadku jednej róży, z którą mam w tym roku problem, jest to Kanadyjka Alex Mackenzie, widzę wyraźnie, że tutaj zaczyna jej brakować niestety składników pokarmowych. To są takie marmurkowe liście, przebarwione, liście jaśniejsze od pozostałych, i na liściach tych widzimy główne nerwy, ale pojawia się nam taka siateczka, czyli brak składników pokarmowych. Słuchajcie, możemy zastosować mocniejsze nawożenie, takie jak pozostałych odmian. Ewentualnie możemy zastosować przyspieszoną pomoc dla takiej rośliny. I może to być krystalon biały, który działa naprawdę mega, mega szybko. Jest to nawóz rozpuszczalny, także na konewkę 10-litrową dajemy 2 łyżki stołowe tego nawozu. Dobrze musimy sobie rozmieszać w konewce i podlewamy. Naprawdę działa mega szybko. Mamy tutaj naprawdę silną dawkę, bo mamy NPK 18, 18, 18. Ewentualnie Help Me Plant Suminu. Nie jestem pewna firmy, ale na pewno pod tą nazwą znajdziecie Help Me Plant Magnes i to właśnie nam bardzo pomoże tutaj na te liście, czyli na chlorozę, która zaczyna nam tutaj wchodzić, czyli braki magnezu, żelaza na liściach. No i oczywiście, żeby wzmocnić taką roślinę, musimy jej pomóc na tym etapie. Oczywiście zalecane dawki dotyczą tylko i wyłącznie roślin, które już od wielu lat rosną i kwitną w naszych ogrodach, które nas cieszą oko kolejny rok. W przypadku roślin, które były sadzone z gołym korzeniem na jesieni i w przypadku roślin sadzonych teraz, w maju, w kwietniu, w donicach, absolutnie dawki stężenia powinny być dużo mniejsze. Generalnie tylko naprawdę krosimy dookoła roślin, jeśli chcemy już używać w tym roku tych nawozów. Nie przedobrzajmy, nie zasalajmy zbytnio podłoża, bo to nie wyjdzie absolutnie roślinom na dobre. Ostatnim, najważniejszym krokiem podczas tych naszych lipcowych prac po ogłowieniu, czyli wyczyszczeniu naszych różanych krzewów, po nawożeniu jest intensywne podlanie roślin. Słuchajcie, w naszym rejonie bardzo, bardzo dawno nie było już opadów. Jeśli była jakaś jedna tylko burza, podejrzewam, że i w Waszym rejonie też burze mogły przechodzić, to jest naprawdę tylko zroszenie tej zewnętrznej warstwy gleby. Nic nie przeniknęło nam głęboko w korzeń, jest niesamowicie sucho, dlatego słuchajcie, nawóz też nie zadziała, jeśli nie zostanie on pięknie przeniesiony do korzeni, dlatego zalecam Wam bardzo obfite podlanie, co naprawdę pomoże się roślinom zregenerować i wypuścić nam nowe, przepiękne przyrosty, kwitnąć dalej przez cały sezon, ale jednak tej wilgoci, tak jak my potrzebujemy wody, potrzebują również nasze różane krzewy. Kochani, to dzisiaj na tyle. Kończymy nasze spotkanie. Ja jestem przy naszej nowej rabacie, która była sadzona koniec maja, naprawdę bardzo późno, kiedy już musieliśmy, właściwie zamknęliśmy chłodnie i ja musiałam już z tymi sadzonkami na gwałt uciekać.
wszystkie fejry przepięknie mi się przyjęły, to jest ich dopiero pierwszy sezon tutaj, właściwie to koniec maja, czyli rosną tutaj półtorej miesiąca, doskonale sobie dają radę i słuchajcie odnośnie filmiku, którego być może jeszcze nie widzieliście, a który mamy ostatnio dodany na kanale, czyli o najpiękniejszych różach polecanych przeze mnie do ogrodu. Pojawiły się komentarze, że polecane odmiany są byle jakie i zasługują tylko na nasadzenia do terenów zielonych, do zieleni miejskiej. Słuchajcie, no to jest chyba największa zaleta właśnie odmian, które proponuję, bo to są róże, o których powiedziałabym posadź i zapomnij, może nie aż tak, ale właśnie niestety tak traktowane są takie róże, czyli nasadzane są przepiękne, ogromne rabaty, no i potem nikt nie chodzi, nie zagląda do tych rabat. Jest na pewno ktoś tam zadziała na wiosnę, kiedy no generalnie trzeba te rabaty przeczyścić i przyciąć po zimie. Poza tym one mają cieszyć oko, mają być piękne, mają być zdrowe, mają być ozdobą i urodą, a absolutnie mają nie być waszym utrapieniem, bo my sadzimy róże po to w naszych ogrodach, żeby się nimi cieszyć, żeby się nimi zachwycać, ale żeby nie musieć przy nich ciągle i ciągle pracować. Dlatego słuchajcie, to był pierwszy z filmików z tego cyklu o najpiękniejszych różach, bo oczywiście ta lista ciągnie się i ciągnie i jest wiele odmian, których będę chciała wam jeszcze polecić, które wam jeszcze polecę. To był taki pierwszy top, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy dopiero startują z przygodą różaną w swoich ogrodach, którzy boją się tej przygody i którzy szukają róż, które nie będą im sprawiać trudności ani kłopotów, a będą rzeczywiście cieszyć ich oczy. Także spójrzcie, śladu na liściach chorób nie widzimy, liście ciemnozielone, kwiaty kwitnące całymi gronami, dlatego naprawdę jestem wielką zwolenniczką odmian okrywowych i będę je polecać. A przypominam wam również przy okazji, że ciągle trwa nasz różany konkurs na najpiękniejszą różę, najpiękniejszą różaną rabatę. Wszystkie szczegóły na naszym Facebooku. Możecie nadal nadsyłać zdjęcia na nasz adres mailowy biuro@rozaria.pl. Ciągle przyjmujemy zgłoszenia konkursowe. A my wkrótce w kolejnych filmikach zobaczymy się już na naszych polach różanych, bo jak wiecie, róże w ogrodach kwitną od czerwca, ale w szkółce, ponieważ są dwu i więcej, krotnie przycinane po to, żeby nam się krzewiły, dopiero generalnie zaczynają przepięknie kwitnąć na naszych różanych polach. I chyba następne filmiki to już właśnie relacja, co w tym roku kwitnie na różanych polach, czyli co kwitnie w szkółce. Do zobaczenia w kolejnych filmikach podczas być może waszej przerwy wakacyjnej, naszej również, ale dotyczącej tylko tutaj działań na naszym sklepie, ponieważ już większość asortymentu mamy wyczerpaną, ale oczywiście całość, wszystkie odmiany będą odnowione jesienią, a my teraz już naprawdę wielkimi krokami przystępujemy do okulizacji. Tuż praca ta najważniejsza w szkółce, na którą czekamy cały rok przed nami. Pozdrawiam i do zobaczenia.